Od kilku dni jesteś w pełni wolną osobą. Zdjęto ci opaskę dozoru policyjnego. Czy trudno będzie wrócić do normalności? A może wydarzenia ostatniego roku, rozgłos w mediach, pobyt w areszcie sprawił, że twoje życie uległo zupełnej zmianie? Na pewno z jednej strony jest to ulga, że już nie mam tego dozoru. No ale to się będzie za mną gdzieś tam ciągnąć, więc to nie jest tak, że zakończyłam odbywanie kary i to się nagle wszystko zakończy, bo wiadomo, że było o tym też głośno w mediach i nie da się po prostu nagle też tego wymazać z pamięci. Więc na pewno będzie to już miało wpływ też na resztę mojego życia. Jednak przez 10 lat już będę jako osoba karana, tak? Więc na pewno to gdzieś dalej będzie za mną się ciągnąć. Zauważyłaś jakieś takie zmiany w, nie wiem, twoich relacjach rodzinnych, czy z przyjaciółmi, czy cokolwiek właśnie uległo zmianie w twoim życiu na tyle, że już trudno będzie wrócić do tego, co było? Znaczy na pewno nie wrócę do tego, co było, tak? Na pewno zmiana jest duża. Poznałam przede wszystkim masę naprawdę ciekawych, wspaniałych ludzi. Myślę, że to jest dużym plusem w tej całej sytuacji. Jeśli chodzi o rodzinę, z rodziną zawsze byłam bardzo związana. Tutaj może jeszcze to się tylko bardziej zacieśniło. Tak samo z przyjaciółmi. I tak jak mówiłam, poznałam wiele wspaniałych osób. I moje teraz grono takie bliższych znajomych się bardzo powiększyło. Mimo konsekwencji, które ponosisz za swoją patriotyczną pracę, w trudnym terenie, jakim jest Podlasie, nie poddajesz się. Ostatnio dzięki tobie ulicami Hajnówki przeszedł już 4. Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Skąd bierzesz na to siłę? Po prostu tak jestem nauczona. Mam swoje zasady, swoje wartości i po prostu mam taki, jakiś cel, tak, i będę do niego dążyć. Ja myślę, ja też nie uważam, że ja robię nie wiadomo co, tak? Bo porównując do tego, co było kiedyś, z czym musieli się kiedyś mierzyć, no to tutaj co, że napiszą coś o mnie w gazecie. No wiadomo, że gdzieś tam czasami może coś tam zakuje i tak dalej, ale no jak to, wiem, że to może banalnie zabrzmi, ale co nas nie zabije, to nas umocni, tak? Powiedziałeś, że piszą o tobie w gazecie. Było sporo relacji w mediach. Czy ludzie tutaj poznają cię na ulicy, pokazują palcem, mówią, o zobacz, to ta Poleszuk. Znaczy, Hajnówka jest małą miejscowością, tak, więc w Hajnówce coś takiego zdarzało się już wcześniej ze względu na marsz, gdzie lokalne media, wiadomo, jak one to nagłaśniały i jak mnie atakowały i moją rodzinę. No teraz może to się trochę bardziej nasiliło, tak. Ale są różne komentarze, tak? Zdarza się tak, że ktoś do mnie podejdzie, porozmawia, nie wiem, życzy mi wszystkiego dobrego, tak? Że cieszę się, że na święta wróciłam do domu. Powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się tak, żeby ktoś mnie zaczepił na ulicy z atakiem. No to nie mogę powiedzieć, bo większość to są po prostu ataki internetowe. No. Jak sądzisz, czy ludzie właśnie, którzy krytykują cię w internecie, w rzeczywistości baliby ci się powiedzieć tego wszystkiego w oczy, czy po prostu miałeś szczęście i nie spotykasz tych nienawistników? Spotykam te osoby, tylko że one nie podchodzą do mnie, nie chcą rozmawiać, a nawet ja jestem otwarta też na jakieś spotkania, rozmowy, tak? Bo to nie o to chodzi, że ja mam własne zdanie i koniec kropka, nie będę z nikim na ten temat rozmawiać. Ja jak najbardziej chcę rozmawiać. No tylko po prostu dla ludzi jest wygodnie, tak? Napisać komentarz, obrazić mnie, a jeśli już mnie widzą na ulicy, to albo chowają głowę w dół, albo po prostu udają, że mnie nie zauważyli. A często to jest nawet, że dzień dobry Pani Basiu, co słychać, więc... Będąc w więzieniu dostałaś setki listów z całej Polski, a w zasadzie to ze świata. Co ludzie pisali do Ciebie w tych listach? No przede wszystkim takie słowa wsparcia, tak? Żebym się trzymała... Też bardzo dużo pisali o sobie, to też wszędzie zaznaczam, bo dla mnie to też było ważne, dlatego że ja może bardziej wiedziałam, kto do mnie napisał. Na przykład, nie wiem, napisała do mnie jakaś młoda dziewczyna, tak, 19 lat ze Śląska. Gdzieś tam trochę o sobie opowiedziała i dla mnie to było przede wszystkim bardzo miłe. Pisało bardzo dużo starszych osób. Dużo właśnie pisali o sobie, pisali też, co się dzieje na wolności, tak, bo ja nie wiedziałam dokładnie... co się dzieje w mojej sprawie. A tak naprawdę dopiero skalę tego zobaczyłam, jak wyszłam. Byłam w szoku. Mówię, głównie to były słowa wsparcia. Czy wśród tych listów byli też na przykład byli działacze Solidarności, ludzie, którzy byli internowani w stanie wojennym? Tak, było sporo takich listów.
Co oni szczególnie do ciebie pisali? Czy oni jakoś tę twoją sprawę porównywali do swoich życiorysów? Mówili, że no, takie czasy teraz, czy po prostu doradzali ci, jak przetrwać w tym więzieniu? Też doradzali, no też, no, też były porównania, tak? Tylko że ja, no, staram się unikać czegoś takiego, no bo nie można tego porównać. Ja absolutnie nie chcę, żeby ktokolwiek mnie porównywał z kimś, czy z sytuacją, jaka była kiedyś, tak? No to jest bez porównania, bo w porównaniu do tego, co było kiedyś, no to ja byłam w przedszkolu, no może mogę tak to ująć po prostu. Czy jest coś w twoim życiu, czego żałujesz? Czy jest coś, co chciałabyś zmienić, albo co byś zmieniła, gdybyś mogła? Powiem szczerze, że ja ostatnio nie patrzę tak na to w taki sposób, bo ja myślę, że zawsze coś się dzieje nie bez przyczyny i myślę, że zawsze jest jakaś przyczyna tego, nawet tego, że ja byłam w więzieniu. Może coś miało to na celu. Życie Zobaczymy. doświadcza? Dokładnie. A jak widzisz swoją przyszłość? No, domyślam się, że niewielu pracodawców chce zatrudnić skazaną, zwłaszcza tu w Hajnówce, gdzie jeszcze podpadłaś ideologicznie. Polska straci kolejną patriotkę na rzecz emigracji? Powiem szczerze tak, ja byłam rok czasu za granicą. Wyjechałam tam, bo byłam tak naprawdę zmuszona, bo straciłam pracę właśnie przez działalność. Kiedyś, no muszę przyznać, sama mówiłam, że ktoś jak jest za granicą, no to po prostu, no że to jest trochę, może nie tyle, że z lenistwa, ale no, bo za granicą jest łatwiej, tak? Lepsze są pieniądze i po prostu, że można siedzieć w Polsce, ale ludzie uciekają, ale będąc tam też zrozumiałam, jak ci ludzie mają ciężko za granicą, że to nie jest tak, że to jest jednak straszna tęsknota za domem. Naprawdę, do tego się nie da porównać, bo ja jak byłam za granicą, to bardzo wyczekiwałam każdego przyjazdu do Polski. Wiadomo, że gdzieś tam jest finansowo lepiej, ale żadne pieniądze nie są warte tego, żeby jednak być tak daleko od domu. Więc nie planuję raczej wyjechać. Wiadomo, że będę miała ciężko tutaj z pracą, bo ja już to widzę, tak? No, ciężko mi teraz na tą chwilę powiedzieć, jakie są moje plany na przyszłość, bo muszę, wiadomo, dopiero skończyłam odbywanie kary, więc muszę sporo spraw pozamykać. Ciężko mi powiedzieć, co będzie po prostu.